Hej dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Na wstępie chciałam Was bardzo, bardzo przeprosić za to, że ostatnio prawie w ogóle nie pojawiały się filmy na moim kanale. Jest to związane z tym, że ostatnio w moim życiu jest sporo się dzieje, jest dużo zmian osobistych, ale też dużo zamieszania takiego zawodowego. No i słuchajcie, nie chciałam do Was przychodzić i dawać siebie w filmach 30%. Chciałam przyjść w dobrym nastroju, z fajną energią, z fajnym filmem i zrobić to po prostu na 100%, więc chciałam wszystko sobie, wiecie, w głowie poukładać, przejść przez to tak sama w ciszy. No i myślę, że teraz pomału już będą się pojawiać filmy na kanale regularnie. Szykuję też kilka fajnych współprac z firmami i konkursów, w których będą do wygrania super kosmetyki, także zaglądajcie regularnie na kanał. Myślę, że będziecie zadowolone. No i co? Postanowiłam do Was dzisiaj przyjść z filmem o kosmetycznych hitach z drogerii. Była ankieta na moim Insta Stories, wzięliście bardzo licznie udział w tej ankiecie, gdzie głosowaliście, jaki film chcecie obejrzeć na kanale. I tak w ogóle, jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego Instagrama, zapraszam Was na niego, tutaj link na dole w opisie. No i co? Bez zbędnego przedłużania, bo i tak już przedługaśny wstęp zrobiłam, zapraszam Was do oglądania dalej. Jeszcze tak chciałam wspomnieć, że jak będziecie oglądać ten film, to oczywiście piszcie w komentarzach na dole, jakie są Wasze ulubione kosmetyki z drogerii, takie Wasze kosmetyczne hity, z którymi się nie rozstajecie, a tymczasem ja Wam opowiadam o swoich, może wśród nich znajdą się też Wasi ulubieńcy. I wbrew pozorom przygotowałam dla Was dzisiaj więcej makijażu niż pielęgnacji, a wiecie, że to jest no coś dziwnego, bo ja zawsze mam pełno pielęgnacji, jestem freakiem pielęgnacyjnym, a w ostatnich miesiącach bardzo dużo kolorówki się u mnie sprawdziło, ale zacznijmy od tej pielęgnacji, bo jest jej mniej. Pierwsza rzecz, którą Wam polecam z drogerii, jest to oczyszczający płyn micelarny z Eveline. Bardzo fajny produkt. Przetestowałam ten płyn micelarny na wszystkich płaszczyznach. Zmywa dosłownie wszystko. Zmyje Wam rzęsy, zmyje Wam kreskę eyelinerem wodoodporną, bardzo takie ciężkie cienie na powiece, także super, super na lato. Ja mam wersję oczyszczającą, jest jeszcze wersja łagodząca, jest wersja przeciwzmarszczkowa i zobaczcie, ma fajną pojemność, bo 400 ml. No i jak widzicie, zużycie jest spore i mam jeszcze, słuchajcie, drugie opakowanie puste, więc to jest już moje trzecie. Tak, wydaje mi się, że trzecie opakowanie. Także ten płyn micelarny jest super. Bardzo często w moich filmach pytacie się mnie o najlepszą maseczkę z drogerii, jaką polecam. Wiecie, że ja wolę te maseczki koreańskie, niedostępne niestety w Rossmanie. Chociaż teraz już pomału ta koreańska pielęgnacja wchodzi do drogerii. Natomiast jedyną maseczką, po której zobaczyłam jakby rezultaty, to jest maseczka algowa z Liren, głęboko nawilżająca. Teraz na upały, słuchajcie, idealna, bo świetnie Wam nawilża twarz, odżywia przede wszystkim i nawadnia. To jest na tej zasadzie, że otwieracie to opakowanie, wsypujecie ten proszek, mieszacie z wodą, musi Wam powstać po prostu taka gęsta masa, nakładacie to na twarz i po 15 minutach ściągacie i twarz jest naprawdę ekstra. Na mnie, słuchajcie, algi bardzo dobrze działają, natomiast wiem, że jest wielu przeciwników, albo nie widzą w ogóle rezultatu, albo podrażnienia. Więc musicie ją wypróbować koniecznie. Fajna cena w Rossmanie, około chyba 6 albo 7 zł mi starcza na dwa razy to opakowanie. Także tą maseczkę Wam z czystym sumieniem polecam właśnie w Rossmanie. Ponieważ rzecz z pielęgnacji, którą chciałam Wam pokazać i nie będziecie zdziwieni, bo to będzie balsam do ust i będziecie teraz zdziwieni, bo to nie będzie iOS. Wiecie, że uwielbiam iOSy, ale zawsze staram się znaleźć tańszy zamiennik drogiego produktu dla tych dziewczyn, których może nie stać, żeby wydać 25 zł na balsam, bo umówmy się, dla niektórych może być to po prostu dużo. I znalazłam świetne balsamy z Eveline, słuchajcie, to są super tanie balsamy, bo jeden kosztuje chyba 6 zł, a mogę Wam powiedzieć, że są tylko troszeczkę gorsze od iOSa, ale równie fajnie nawilżają, wygładzają i fajnie się trzymają na ustach. I macie tutaj do wyboru trzy warianty zapachowe, to jest kokos, mango i granat. Także tak wyglądają, są w sztywcie, idealne, słuchajcie, na lato, nawilżą Wam super usta, jeśli macie problemy z suchymi skórkami na ustach, będą świetne. No i mi się trzymają na ustach około godziny, czyli to nie jest źle jak na balsam po prostu. Także polecam Wam, sprawdźcie sobie w szafach Eveline te balsamy i dajcie koniecznie mi znać w komentarzach,
czy się Wam sprawdziły, a może oczywiście macie i używacie i lubicie. Dobra, o dziwo przebrnęliśmy przez całą pielęgnację, szybko poszło. Teraz pokażę Wam trzy produkty z kolorówki, takie moje drogeryjne hity. I słuchajcie, te produkty wszystkie będę miała po dwa, co oznacza, że świetnie się u mnie sprawdziły i że mam już nowe opakowanie. Jedno skończone, drugie nowe, czyli to jest dowód dla Was, że uwielbiam te produkty. I słuchajcie, pierwsza rzecz to są kremy BB z Bourjois Healthy Mix. To jest nowy produkt Bourjois, bo to chyba weszło do drogerii wiosną tego roku, tak specjalnie na lato. I ja kiedy zaczęłam stosować ten produkt, właściwie mogę to nazwać podkładem, bo krycie ten BB Cream ma takie jak po prostu podkład. Świetnie kryje, świetnie nawilża, pięknie pachnie, ma faktor, idealny na lato. Także no naprawdę, jak ja zaczęłam stosować, słuchajcie, ten podkład, to wszystkie inne poszły w odstawkę, co świadczy o tym, że po prostu się u mnie świetnie sprawdza. Zawsze po niego sięgam codziennie w pracy, on nie ściera się, także z czystym sumieniem Wam polecam. Niestety cena jest trochę za wysoka, wydaje mi się, jak na tą pojemność i na tą formułę, bo w Rossmanie kosztuje 60 zł. Ja Wam polecam, słuchajcie, kupować ten podkład po prostu w internecie, bo jest taniej. Macie ten sam produkt za niższą cenę. No i dobra, lecimy dalej. Coś, w czym się zakochałam, to są korektory Maybelline i to jest korektor Anti-Age The Easier Eye. I to jest korektor kryjący, przeciwzmarszczkowy. Natomiast nie sugerujcie się tak bardzo tą nazwą przeciwzmarszczkowy. Młode osoby też je mogą używać, bo po prostu mają świetne krycie i pięknie wygładzają strefy pod oczami. Ten podkład się Wam... podkład. Ten korektor Wam się nie roluje, super zakrywa zasinienia pod oczami, bardzo długo się trzyma na powiekach, pod oczami po prostu. I jak widzicie, tutaj mam już drugie opakowanie prawie zużyte, a tu mam moje pierwsze całkiem zużyte. Trzymam te puste opakowania, żebyście zobaczyli, że faktycznie ten korektor się u mnie sprawdza dobrze. Też pożyczyłam go siostrze, użyła parę razy i też mówi, że no rewelacja, i kupiła sobie kolejne właśnie też opakowanie. I ja Wam go polecam z czystym sumieniem. Myślę, że jak była ta promocja minus 50 w Rossmanie, to wielu z Was skorzystało po prostu z niej i kupiło ten korektor. No, jestem bardzo ciekawa, co Wy o nim sądzicie, czy u Was się równie dobrze sprawdza. Koniecznie mi napiszcie na dole w komentarzach. I ostatni produkt z kolorówki, również mam dwie sztuki, dwa odcienie. To jest coś, co używam przez ostatnie dwa miesiące i świetnie się u mnie sprawdza codziennie do brwi. To jest właśnie kredka do brwi, ale wielofunkcyjna, bo tutaj mamy kredkę, tutaj mamy puder odkręcany, a tutaj z drugiej strony mamy spiralkę do przedczesania. Także naprawdę jest to multifunkcyjny produkt, macie wszystko w jednym, coś, co zajmuje mało miejsca, nie musicie jakoś tam składować tych słoiczków, nie musicie osobno mieć spiralek. Jest dostępny w kilku odcieniach, ja używam obecnie 01 Medium Brown, a tutaj jest jeszcze 02 Dark Brown. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie, ja mam jasne włosy, więc używam tego odcienia jaśniejszego. Także serdecznie Wam polecam i nie wiem, czy mówiłam, ale jest to produkt z Eveline. Oczywiście linki do wszystkich produktów, o których Wam dzisiaj powiedziałam, będziecie mieć na dole w opisie, żebyście mogły bezpośrednio przejść do produktu i sobie go po prostu zamówić albo polować na niego w sklepie, tak żebyście widziały wszystkie odcienie. No i co dziewczyny, to by było w sumie na tyle. Pokazałam Wam wszystkie moje kosmetyczne hity. Jestem bardzo ciekawa, co u Was się sprawdza. Także koniecznie piszcie na dole w komentarzach, czy wśród tych moich rekomendacji był Wasz ulubieniec. No i kto wie, może mi coś fajnego polecicie, co również będzie moim ulubieńcem. Więc czekam na Wasze komentarze. Oczywiście dajcie mi łapkę w górę, jeśli ten film był dla Was przydatny. No i Wam się podobał, jeśli lubicie tą serię właśnie drogeryjnych kosmetyków. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. Klikajcie w dzwoneczek tutaj na dole, będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Ja się z Wami żegnam, to wszystko na dzisiaj. Buziaki, do następnych filmów.